kolejny etap. Wyremontowane siedlisko. Wypiaskowane. Pomalowane proszkowo. Pozostałość. Idzie to wszystko do tapicera, jednego z lepszych. 200 km od Warszawy do Ciechocinka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dojeżdżam do tapicera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nagłe wydarzenie, ktoś jechał, uderzył w samochód i uciekł. Czy tą gąbkę można było nową dać? Ona to już wie pan, 71 rok. Ona jest profilowana. No nie mogłem idzie dostać, wie pan? Nie, no tej gąbki pan nie dostał. Nie, są, tylko akurat do tego są? Modelu są, nie ma problemu, tylko... Ale, wie pan, to jest specyficzne. To jest na sprężynę. No ale są, są. Tak? Po prostu nie udało mi się, no bo mało tego ludzie kupują, więc musiałbym jeszcze czekać ze 2 tygodnie. No. No tu Bożym. Znaczy, ten mechanik poprosił, żeby tutaj zwrócić uwagę i tak troszeczkę więcej tutaj dołożyć tej gąbki na tych bokach. O, na tych. To widocznie tak tu zresztą widać, nie? Na tych. Kiedy była w takim kolorze, to czarna. Czarna. A jaka to jest? Brązowa? To jest jakaś jasna, ale mogła wypłonić. No mogła. Nie no, była chyba brązowa chyba. W takim kolorze. Znaczy wie pan, ja bym chciał czerwoną. Taką. No. Przyszedłem odebrać siedzisko. No, można? Jak wyszło? No. Elegancko. Nie dawałem tej jasnej wizy ze względu na co? No. Na ten, na to, że nie będę musiał do podstawowego koloru do maski, żeby się nie różniło za bardzo, nie? Ale dałem się, że tak. Że jest ok. No. No tutaj dołożyłem gąbkę, tutaj jest rogi, w ogóle na się taką filc taki włożyłem, żeby się nie, gąbka się nie przycierała. Także myślę, że... Że będzie ok. To będzie ok. No. Jadę odebrać klosz, który pękł. Robotniczą.
inne części potrzebne do złożenia tropika. Jestem na miejscu. Niemiecki. On będzie kosztował 240 minus 24 zł. No tam 220 zł, tak? Mhm. I oryginał, tak? I on taki jeszcze to jest, to jest? To jest oryginał, tak. To ma wszystko ten na ten. To jest największy, najbardziej ten. Oryginał jak najbardziej. I pan też, i też mówił, pan Mieciu mówił, żeby panu tą osłonę zębatki dać taką w miarę, taką, jak to się mówi, kompletną. Tak, bo coś tam... Tak, wałek, z pokrywka, no tutaj wiadomo, trzeba mieć swoje bebechy, tak, od zębatki. Czyli no z... chyba ma, no nie no, wiem, zębatkę? Właśnie jadę zaraz no, do niego. No, także ona to powie... Wie pan, z tymi tropikami, z tym wszystkim, to jest naprawdę ciężki temat. Ale naszym zdaniem, i tak jak sam katalog mówi, katalog też może troszkę ten oszukiwać, pokazuje, że to powinno być to samo, co i w TST-150, no nie? Bo TST-150, a tropik mały, no nie, to jest praktycznie wszystko to samo, no nie? Gumy, napęd, wszystko jest to samo, tak? Czyli osłona też powinna być ta sama. No tak jak mówię, no jakby coś nie było tak, no to pan Mieciu przyjeżdża, no nie, no, tak, no, nie może, oddajemy pieniądze, tak, no nie? Najwyżej... Wie pan, to nie ma problemu najmniejszego, tak? Ale mówię, ona jest taka, przygotowałem panu taką mniej więcej kompletną. Czyli ona jest, mówię, jest tutaj ze śrubką, jest tulejką krótką, bo też tulejka krótka powinna być. Z osłoną, no nie napędu, tak? Z taką zaślepką. A resztę to już pewnie pan Mieciu ma, no już. A ten, chciałem się spytać... No. A te wszystkie emblematy, znaczki tam na bok, to wszystko macie? Do małego tropika, tak? No. Mały tropik. To jest 150? 150. Potrzebuję ten znaczek na górę, jak jest kierownica i... I dwa z boku, tak? Dobrze myślę? Tak, no aha, tego to nie, to o, no. No, to nie, to trzeba szukać gdzieś na tym. Trzeba gdzieś szukać na... A te z boku? A z boku, czy na lampę? No. Na lampę będę miał. Na razie mi pan powie, czy pan ma, bo tak, bo nie wiem, czy pan Miecia nie ma, więc... Mam, on jeszcze raz bierze te znaczki, tak? Aha, no bo właśnie coś mówił właśnie, że może ma. Mamy aluminiowe tam ponad 100 koszpilą i mamy takie z tak zwanego znalu. Są dużo tańsze, bo kosztują chyba tam 59 zł, tak? Tylko, że ich nie można doginać w jakiś sposób, ale na lampę ich się nie dogina, bo i tak lampa ma płaszczyznę równą, także nie wydaje mi się. A to są jakieś nowoczesne już te, tak? Teraźniejsze te dokładnie, tak. Bo te drosze są aluminiowe, to wtedy już można tak, to było w oryginale, można tam podginać, wyginać, czy się nie stanie. A to jest jakiś znal, taki jakieś skupisko metali, no już tam ewentualnie jak się przygnie delikatnie, bardzo delikatny materiał. Dobra, zrobię listę i przyjadę do pana jeszcze raz. No, także mówię. Bo jestem pierwszy raz. No, dużo do tego, dużo rzeczy do TS-ki, do To dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. No co tam? Zaczynamy. Tak? No. Konferencja na żywo. Tak jest. Proszę bardzo. Co tu się dzieje? No, trochę sprzętu jest. Trochę sprzętu jest. Wszystko trochę jest. Pytanie jest takie. Bo pan ma kogoś tam, tak? Ja mogę poczekać, tak? Nie. Ja już uciekam. Ten ktoś, bo tak. Aha. Czym jest rzecz, panie Andrzeju? No, ja słucham, no. No. To musi być tyle, o, żeby tu lusterko weszło. A żeby to tyle, to my już jesteśmy mocno w blasze. To co, problem mamy z lusterkiem? Co? Zdrapywać to, bo to jest wredne, potrafi się ułamać przy rozgięciu. Mm-hmm. To trzeba rozebrać, zdrapać lakier i przesunąć. No to zmieńmy może koncepcję lusterka. No ale co z tym lusterkiem? No,
temat tropiki lusterku, a już prawa strona już jest. Prawa to już zamykamy temat, chociaż z lewej, no. Ja pewnie... A tu kierunkowskaz jest, no. Tu jest kierunkowskaz. I teraz tak, my już a może tulejki... tam zejść troszeczkę, przeszlifować w tym lusterku te oczko takie? Nie, to już rozwali się. To jest element... Tu zabrać, tam zabrać. To jest element... Dlatego nic nie kombinowałem, mówię, będzie pan i zawsze co dwie głowy. No, przybrać, to jest polakierowane. No właśnie, no to i tak cienkie jest. To i tak cienkie, a później cokolwiek pan dotkniesz i... Tak. Nie będzie to. Dobra, to ile nam brakuje? No może nie uda się tego nabić? No co? Odciąć gumy? No jak? Gumy to nie. To co, z lusterka zrezygnować? Ja i tak go jeszcze muszę. Bo to jeszcze wejdzie, tak? Na to wejdzie, tak? Ja już to przymierzyłem na gumę, ale tutaj najlepiej jest, bo to nie jest jeszcze skończony problem. Bo przy tych zwykłych tropikach to podcinam troszkę tej blaki, bo to jest inaczej tutaj. I jest to przerobione, opanowane. A tutaj jak przychodzi kierunkowskaz, to zaczyna to robić. O, żeby było dobrze, to jest tak. Przychodzi kierunkowskaz, no i przychodzi ta tulejka. To całkiem jesteśmy w lesie. O, jest tak. Przychodzi ładnie do tego miejsca kierunkowskaz. Przychodzi rączka elegancko. To już nam się prawie nie mieści. Z czegoś trzeba ująć. Bez tego... No to dajmy sobie spokój z tym lusterkiem. Panie Andrzeju, to najwyżej się to coś... nie jest lenistwo, tylko... Nie, ja to rozumiem. W fakcie każdy jest mądrzejszy. No tak, no bo lusterko to lusterko. Nikt przecież nie podpowie, że może zabraknąć miejsca, tak? I teraz tak, bez tej tulejki... Chusteczkowo będzie to wyglądać, no. Nie, dobra, to zostawmy. I teraz tak, jak bierzemy to... A nie można byłoby tego lusterka na przykład tu założyć i do dołu? To już... A do dołu po prostu. Ale panie Andrzeju, my tego nie mamy miejsca. A tu już w ogóle nie będzie tego miejsca? Miejsca nie ma. A, bo to wejdzie tutaj, bo tak? Teraz chcąc to zrobić, to biorę... A nic tam nam nie zostanie tu? Nic. O. Mhm. No, i to przesuć musimy o tyle, w tą. To suwmiarką mierzyłem, to jest mocno na ścisk. Liczę na to, że gumę ścisnę. Mhm. No dobra, to ja sobie coś wymyślę najwyżej. Bo teraz tak, to wyrzucić... Nie, bo będzie się giełło. Założyć lusterko. Ale kierunek na gumie do lusterka. Zaraz, jeszcze inaczej. Kierunek na lusterku. Tak mógł trochę lepiej tu maznąć, nie? Można by szukać. O, i teraz tak, weźmiemy tutaj. Będzie jak będzie. W każdym razie tutaj to wejdzie. I teraz tak byśmy to wzięli. Z tego zrezygnować. Przymknąć oko, bo guma tu musi być. O. To oczyścić. No bo tutaj nic nie będę podcinał, bo to źle wyjdzie.
i jeśli lusterko zostać przy tym. Dobra, to to będzie to. Teraz tak, tą osłonę licznik miał być 0, no jest 1, żeby usłyszeć. No dobra, nie być. Będzie 1. To odkładam. I z tą osłoną od TS-250 zamontować się da, ale pozostaje różnica ze 2-3 mm, a tu powinno być na tym ranciku. Bo tutaj z tą osłoną, a może się uda szybko, może tu jest napęd licznika. Cokolwiek przesunięte, nie tak, ślimaki, albo za sztywno chodzą, albo za tym. No przywiozłem, zaraz przyniosę. Dać już? No, no. Co zmienić, co poprawić? Co po panu można poprawiać? No. Rozmawiać trzeba. Te podnóżki nie przeżywać, że tam to. Tego nie będzie widać. Znaczy, które podnóżki? Te tutaj, to co mówiłem. A, wiem, odkryć. z tym, pamiętam, tak. Nie, spokojnie. A chciałem spytać, mogę nabyć tamtą oponę, którą zdjęliśmy? Taka jedna była, ona chyba na tyle była. Taka możliwsza. Proszę bardzo. Kosztuje? Nic nie kosztuje. Nie, no jak nic, nie tego. Nie, ja proponuję jakąś stówkę, bo więcej to mi nie bardzo. To jest to. No, a miałem przywieźć? Bo przyznam się, że zapomniałem. Mówię, a już nie chciałbym się wracać, ale mówię, zdążymy. Bo leciałem jak wariat, no, z tego. O, i oni mówili, że to od 150. Tak, że wszystko jest tutaj, co pan tam prosił. Wałka nie ma. Tamten pański może wyda. No zobaczymy. To tak coś, to podjadę jeszcze. No. Ja do nich i tak muszę podjechać, ale ten na Krakowiaków mi nie zrobił. Tylko tak, ta lampa to jest podobno rarytas i oryginał i trzeba na nią uważać, bo jest nie do kupienia pod kolejne. No ja wiem, oni mi to mówili. Więc pan ją gdzieś schowa. To jest, i to miało być 160 czy coś, pan płacił, 240. Ja już zapłaciłem za wszystko. Aha, jest to wszystko rozliczone jest, tak. Tak, możliwość cofnięcia będę miał, gdyby tak, tak, słowa. Tak, bo ja tam przelewem tam zapłaciłem. Bo tam to szkło się stłukło, ale to i tak byśmy musieli do tego oddać.